histeria albo smutek wewnętrzny, jakiś tam problem, że trzeba... Jesus Christ, co ja robię? No widzicie to, no to już widać, że człowiek zardzewiały. Bardzo długo się zastanawiałem, co jest dalej. No jeszcze zapominam, że te ptaki przecież... No nie, no przecież... Coś stało? Tak mi się nigdy nie stało. Tak, że to jest najtrudniejsza trylogia gier, jeśli chodzi o Nintendo Entertainment System. Trudniejsza niż Contry, trudniejsza niż Castlevania. To są naprawdę trudne gry. Przynajmniej w moim odczuciu zawsze tak było. Nie wiem, czy teraz powiedziałbym to samo. Na pewno dużo bardziej pomaga tutaj nauczenie się na pamięć różnych rzeczy, nie? Bo można przeraszować te poziomy bardzo skutecznie, jeśli wiesz dokładnie, kiedy wykonać skoki. Dlatego to jest dobra gra dla speedrunnerów, ale ja speedrunnerem nigdy nie byłem i w większości opierałem się na instynkcie i raczej grałem intuicyjnie niż, jak we wszystko, niż zapamiętując różne rzeczy. A tak się szczęśliwie składa, że po prostu grając wystarczająco długo, pewne nawyki tak się wyrabiają, więc... O, zapomniałem, że ty istniejesz. No właśnie. Bardzo lubię muzykę swoją drogą z tej gry. Ale ja lubię 8-bitowe kawałeczki w ogóle. No ale jest to i tak jeden z lepszych tworów, jeśli chodzi o 8-bitową muzykę, moim zdaniem. To jest ptak chyba, nie? A nie, nie to też. Wiedziałem, że tutaj w tym miejscu jest coś trudnego, tylko nie byłem sobie w stanie przypomnieć co. No, także załóżmy już, bo wróćmy do tej opowieści, którą sobie podjąłem. Załóżmy już, że udało się wymienić odpowiednią grę i miałeś ją, no nie? I faktycznie próbujesz usiąść do tego i sobie pograć, no nie? No i jeśli jest to u cioci, tak jak to zazwyczaj bywało, no to nie ma większego problemu, żeby usiąść i zacząć grać. Serio? No miałem wrażenie, że spadłem przez platformę. Dobra, mniejsza. Dobrze, że to jest początek poziomu, a nie końcówka. Siadasz sobie do tej konsoli, oczywiście. Wujek akurat nie chce ci przeszkadzać. To znaczy, nie ma takiej weny, żeby sobie pograć. Bo mój wujek lubił grać. To nie jest tak, że grał ze mną dla mnie, tylko po prostu lubił sobie zagrać. Więc jak byłem, to tym bardziej miał ochotę zagrać sobie w jakieś kontry, czy dozwalić mnie w te gierki, o których wspomniałem wcześniej. No, albo jakieś prostsze, tanki, Ice Climbery i takie tam. No i zaczynasz tą grę, oczywiście, nie? Pierwsze 15 minut, 20, powiedzmy, że już umiesz, więc nie spędzasz, kurde... nie spędzasz nie wiadomo ile czasu nad tymi grami, tak żeby dojść gdzieś daleko, no nie? No bo powiedzmy, że jak pierwszy raz podnosisz jakąś kontrę czy Ninja Gaiden, no to nie dojdziesz za daleko. I generalnie przejście pierwszych kilku poziomów zajmuje ci zamiast tych, nie wiem, 5 minut. Tak jak przejście całej kontry pierwszej na filmiku zajęło mi chyba 21 minut, czy 26, coś takiego. Tak, żeby przejść ją pierwszy raz, no to pewnie potrzebujesz dobrych, nawet będąc dobrym graczem, potrzebujesz spokojnie kilkunastu godzin, żeby się nauczyć tych poziomów. No więc powiedzmy, że już umiesz, nie? I siedzisz pierwszą godzinę, siedzisz drugą godzinkę. No i tak pod koniec drugiej godziny już tam gdzieś dochodzisz do tych ostatnich poziomów. Nie pamiętam dokładnie, ile ich tutaj jest w tej grze. Ale dochodzisz gdzieś do tych ostatnich poziomów. Ta adrenalina już jest taka, bo próbujesz pierwszy raz wreszcie ukończyć tę grę, nie? I wtedy się zaczyna. To jest ten moment, kiedy nagle wszyscy domownicy stwierdzają, że oni teraz potrzebują telewizora. I albo wujek ma taką wenę, żeby sobie teraz pograć i mówi ci, odchodź. Mówisz, nie, muszę dokończyć. Odchodź, gramy w kontrę, gramy w czołgi. Mówię, nie, nie ma teraz takiej możliwości. Przez najbliższe 2 godziny nie rozmawiaj ze mną. Takie rzeczy, albo ciocia, nie, familiada się zaczyna. A ja mówię, dobra, obejrzymy familiadę, tylko ja teraz włączam pauzę i nawet nie ważcie mi się odłączyć albo klikać żadnych przycisków na tej konsoli. Bo będzie płacz i zgrzytanie zębów. I faktycznie było, ja potrafiłem wpaść w histerię, bo ja naprawdę chciałem te gry ukończyć. To było... Kiedyś to nie było tak, no nie, jak człowiek sobie teraz zapisuje te gierki, to może sobie do niej w każdej chwili wrócić. Ale wtedy po prostu cofało cię to dobre kilka godzin. Familiada to akurat spoko opcja. Jak wcześniej mówiłem, wolałem awanturę o kasę i milionerów. Familiada nigdy nie była moim typem show, ale rozumiem ludzi, którzy ją lubili. Ja nie lubiłem oglądać familiady, preferowałem właśnie takie bardziej show oparte o wiedzę. A, musiałem to zrobić, bym zginął.
Tylko nie ruszajcie mi konsoli, nie? No ale oczywiście, wujek śmieszek, bo zawsze był najważniejszy, jeśli o to chodzi. Jako, że trzeba było zagrać w te jego gierki, czy to w Tetrisa, czy coś, to wyłączał i udawał, że, nie wiem, prąd padł albo coś. Potrafił sobie powiedzieć coś takiego śmiesznego. No i co? No i wtedy nie robiłem histerii, no bo oczywiście prąd wywalił, ale było mi smutno i na przykład nie grałem z nim potem, bo nie chciało mi się już. Bo było mi smutno, że mi się gra wyłączyła przez prąd. Także to były takie czasy. Ta konsola naprawdę przysporzyła pewnie niejednemu dzieciakowi niezłych nerwów, bo o ile ukończenie właśnie kontry, jak już się umiało, to naprawdę powrót do tego samego punktu, w którym się skończyło, to była kwestia 20 minut, tak Ninja Gaiden to już niestety tak nie wygląda, nie? Ninja Gaiden to jest gra, do której się siada i trzeba naprawdę przy niej spędzić sporo czasu. No nie mogę, trzeba się złapać tej ściany, żeby tam doskoczyć, bo inaczej łapie się prawej ściany. I mi to bardzo nie wyszło, bo trochę mi brakuje precyzji. Także Ninja Gaiden to była jedna z tych gier, które się długo kończyło i długo się wracało do tego samego miejsca. A co za tym idzie, no raczej się człowiek frustrował, jeśli była jakakolwiek konieczność przerwania tej rozgrywki. Po latach, jak się nad tym zastanawiam, fuck, nie wracaj się tu nigdy, bo się wrogowie z powrotem pojawiają. Już to tłumaczyłeś ludziom, a teraz sam popełniasz te błędy. Po latach cieszę się, że w moim domu rodzinnym nie było Pegasusa, no bo taka sama sytuacja nie miałaby prawa zdarzyć się gdzieś tam w domu rodzinnym, a zdarzałaby się dużo częściej, no bo tam dużo częściej były jakieś obowiązki, typu, nie wiem, posprzątanie pokoju, typu pójście do szkoły, bo jak tłumaczyłem przy okazji kontry, często przynajmniej ja, czekając aż rodzice na przykład przyszykują się po śniadaniu już będąc i po umyciu się rano, bo nie miałem aż tylu gdzieś tam obowiązków porannych co rodzinka. Grałem często... No muszę jakoś się dobrze złapać, za którymś razem wyjdzie, właśnie dlatego mówię, że to będzie się robiło coraz trudniej. Grało się często od samego rana przez chwilę, no nie? Jak już miałem komputer, to znaczy, no bo tak jak mówię, długo u mnie w rodzinnym domu długo Pegasus stać nie stał. Raczej... Ty masz nieregularną częstotliwość rzucania tym? No, byłem przekonany, że regularną i tak sobie ufolgowałem trochę z tobą. No co, czemu nie uderzyłeś? Dobra, mniejsza. Tracenie życia to nie jest żaden problem tutaj, wręcz czasem warto stracić życie. Nie uderzyłem tego ptaka dlatego, że jeśli bym go uderzył, to pojawiłby się następny. W tym miejscu to jest tak zaprogramowane. Po prostu, jak uderzysz tego ptaka, to pojawia się następny. I tutaj albo dostajesz... Nie wiem, jak zrobić, żeby nie dostać obrażeń. Pamiętam, że zawsze dostawałem obrażenia po prostu. Także obawiam się, że gdybym mieszkał w domu rodzinnym i w domu rodzinnym byłby Pegasus, to dużo częstsze byłyby właśnie te ataki agresji, o których mówiłem. I to nie mówię o takich poważnych atakach agresji, tylko raczej taka histeria albo smutek wewnętrzny, jakiś tam problem, że trzeba... Jesus Christ, co ja robię? No widzicie to, no to już widać, że człowiek zardzewiały. Plus jeszcze opowiadam już od początku tej gry i też trochę bardziej to męczy niż zwykłe granie, gdzie możesz się skupić po prostu na przechodzeniu tego poziomu. No ale to, że dostajesz obrażenia i automatycznie cię delikatnie odbija, a co za tym idzie, w 90% lądujesz w jakiejś randomowej dziurze, która jest zaraz obok, jest dramatyczne. No bo to doprowadza do tego, że gdyby nie grało się tak jak ja, czyli że nie boję się czasem dostać obrażeń, a właściwie całkiem często, nie przejmuję się tymi obrażeniami, no to 99% twoich śmierci to było po prostu wpadanie do dziur, jak dostajesz jakieś przypadkowe obrażenia, no nie? Ja nie boję się dostawać tutaj obrażeń w tej grze, bo właśnie wiem, że i tak prawdopodobnie zginę przez spadnięcie w otchłań. Także te ataki histerii zdarzałyby się dużo częściej, a no w domu rodzinnym to trochę inne, nie? Jak denerwowałeś się u cioci, to tam każdy cię próbował ugłaskać i to też przechodziło potem koniec końców spokojniej. A w domu rodzice raczej nie byli tak pobłażliwi jak ciocia, czy babcia, czy ktokolwiek. A co za tym idzie, no często raczej kończyłoby się gorzej, nie? Za moich czasów to się nie dostawało nagany, tylko karę co najmniej, nie? Nie, to trzeba zrobić sprytnie. Tam jest ten żołnierz, nie?
I teraz, jeśli pozwolę mu wystrzelić chociaż raz, to jego częstotliwość strzelania jest za duża, żebym się wyrobił pomiędzy, więc muszę pojawić go i od razu go zabić. No właśnie tak. Przynajmniej tak to pamiętam. O, dobra. Dzięki, że mi pomogłeś, nietoperzu. Trzeba ciebie zespawnować i teraz... Dobra. Dobra. Dostałem obrażenia tak jak chciałem, jest git. Ale mnie teraz... No i... Nie mogłem! Ta gra ma pewne mankamenty związane ze sterowaniem, mianowicie, już tłumaczę. Po pierwsze, jeśli biegnę i uderzę mieczem, to moja postać się zatrzymuje. To jest pierwszy mankament. Po drugie, jeśli wcisnę uderzenie mieczem, to nie mogę w trakcie uderzenia nic robić, dosłownie. Czyli nie mogę się też obrócić. A co za tym idzie, jeśli wpadnę w taki tryb paniki, to jest pewna śmierć. A czasem wpadam w ten tryb paniki, bo... No, przestań się pojawiać za mną. No. No. Sięgnąłem go, dobrze jest. O, idziemy do góry. Dobra. No. Także taka typowa sytuacja z dzieciństwa. Nie wiem, czy też takie miewaliście, że po prostu się odpala taka adrenalinka, że już chcesz dokończyć taką grę i starasz się, i starasz, i starasz, i potem wydaje ci się, że cały świat się zmawia przeciwko tobie, żeby coś poszło nie tak, nie? Wszyscy nagle chcą twojej atencji, w sensie atencji. Chcą, żebyś coś zrobił, chcą, żebyś pomógł, albo coś jest do obejrzenia, albo ktoś chce z tobą zagrać, nie? I po prostu dobija cię sam fakt, że ktoś się do ciebie odzywa, a oni jeszcze czegoś od ciebie chcą. Ninja Gaiden to jest dokładnie wspaniały przykład tego, właśnie takiej gry, nie? Nie pamiętam cię, bosie. Nie pamiętam, co ty robisz. Okej. Czy ja mogę się uchylić? Nie, bo ty strzelasz prosto we mnie. To muszę po prostu wskoczyć w odpowiednim momencie. Kurde. Dobra, bo nie pamiętam dokładnie co... Znaczy teraz już pamiętam, co on robi, ale nie umiem tego dobrze unikać, bo nie mam na to... Ta, rzuca kulkami. Ale te kulki są wredne i sterowane. Ja trochę nie jestem pewien, jak sobie z nimi radzić jeszcze, ale zobaczymy. Może sobie przypomnę. Bo niestety wyleciało mi z głowy, jaka jest dobra metoda na uskakiwanie od tych kulek. Matko, ja naprawdę muszę przejść cały ten fragment żółty? Oho, to niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra. Kolejną taką grą, która ewidentnie była tego przykładem, no to był Mega Man, nie? Wszelkie Mega Many, bo Mega Many też były bardzo długie gry. Miały, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy Mega Man miał 8 poziomów podstawowych plus 4 czy 5 już po przejściu tych pierwszych. I można było go ukończyć w miarę szybko, ale to w miarę szybko to dalej nie było wystarczająco szybko. Kurczę, czy tu jest? Nie, no dobra. Nie chcę robić sobie ułatwień, tak jak mówiłem, bo to jest pierwszy boss, który faktycznie jest trudny. Nawet jeśli nie ma za dużo ataków, to do niego atak jest bardzo... No przecież umiem to zrobić. Bardzo irytujący. Więc chciałbym go załatwić uczciwie. Za wcześnie machnąłem. Aj, dobra. Trudno. Lecimy jeszcze raz. No na pewno dobrze mi pójdzie na tym bossie. Będzie fantastycznie. Z tymi dwoma paskami HP. Halo. O. Przeskoczyłem przez punkt spawnu bossa i się nic nie wydarzyło. Dobra. Lećmy z tym panem. O. No halo. Nie rozumiem. W sensie myślałem, że rozumiem, ale nie rozumiem. Jak się już powoli... Pamiętam, to jest z dzieciństwa jeszcze. Jak się nauczyłem już w miarę grać w tę grę, to właśnie ten boss psuł mi najwięcej krwi. W sensie to był ten moment, na którym się bardzo długo zatrzymałem, nie? I bardzo długo próbowałem przejść tego bossa. I bardzo długo się zastanawiałem, co jest dalej.
jest niesamowite. Jak się czasem wpada po prostu w ten chain i potem jak już wiesz, że dostałeś, to próbujesz jakoś się wyratować, ale ta gra po prostu cię kara jedną za drugą, jednym za drugim projectilem. I to wcale nie jest takie proste, żeby tego projectila potem uniknąć. I to był właśnie ten moment, o którym ja opowiadałem, nie? Że po przejściu tego bossa ja bardzo chciałem zobaczyć, co jest dalej, no bo jako, że nigdy tej gry nie skończyłem, to dopiero będąc dorosłym się przekonałem, gdzie ona się tak naprawdę kończy. Nie wiedziałem, czy jestem blisko, czy daleko, jako dzieciak. Nie miałem pojęcia. Dopiero internet, jak byłem dorosłym chłopem, powiedział mi, konkretnie kanał, o którym już wcześniej wspominałem, Cinemassacre, seria Angry Video Game Nerd. Byłem praktycznie na samym końcu tej gry, już walczyłem z ostatnim bossem. Ten boss, z którym walczyliśmy przed chwilą, nie jest ostatnim bossem. To nie jest to, co chciałem powiedzieć. Ale był to taki moment w tej grze, na którym się bardzo długo zatrzymałem. Próbowałem go przejść, ale się nie udawało. No, jeśli nie wiesz, kiedy gra się kończy, to tak naprawdę każdy moment, w którym masz jakiegoś trudnego bossa, to masz wrażenie, że za nim już dalej nic nie ma, no nie? Że to jest taki duży skok poziomu trudności, a co za tym idzie, na pewno to już jest koniec. A jak to jest koniec, no to jeszcze bardziej jesteś napompowany, żeby to zrobić dobrze. Żeby to przejść, żeby dokończyć to co zacząłeś. I jeszcze bardziej jesteś sfrustrowany, jak musisz to przerwać w jakiś sposób. A to jest najgorsze w przypadku takich gier jak ta. No bo, więc takie gry jak Ninja Gaiden, gdzie masz nieskończoną ilość continue i możesz po prostu powtarzać w kółko, ile wlezie, to jest najgorszy typ gry. Bo wiesz, że nic poza sytuacjami życiowymi nie powstrzyma cię przed kolejną próbą. Nic. Za wcześnie skaczę. Nie! Nie, ile życia straciłem. No widzicie, jak to skręca takim łukiem? Nie wiem, zastanawiam się, czy w ogóle unikanie tego ma sens. Czy ja nie powinienem po prostu zignorować ten fakt i spróbować go zabić, zanim on zabije mnie. To może być jakaś opcja, słuchajcie. Próbujemy go po prostu zrażować, może się uda. Gin! 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 Dobrze, dobrze! Tak! Haha, easy. Dobra, dało się. Czyli jednak tak można było to zrobić. Turururum. Ken żyje. Trudny boss, polecam tego bossa. No i słuchajcie, może was to zaskoczy albo nie, zobaczymy, co powiem. Ale jesteśmy właśnie w ostatnim momencie gry. To jest ostatni poziom. Poziom, którego nigdy nie udało mi się ukończyć. Przynajmniej jeśli dobrze pamiętam. I to jest poziom, który prawdopodobnie ukończę już. Jesus. No właśnie widzicie, nawet jest ten problem, że ja tego poziomu nie pamiętam. W sensie, nie udało mi się do niego dojść wystarczającą ilość razy, żeby go zapamiętać. Zdarzyło mi się dojść do bossa tego poziomu, jak wspominałem, ale nigdy nie pokonałem go do końca. A to dlatego, że ta gra ma jeden zasadniczy mankament. Ma jeden zasadniczy mankament, jeśli chodzi o ten poziom konkretny, jeden. Otóż w momencie, kiedy przegrasz z ostatnim, po pierwsze, w przeciwieństwie do pozostałych poziomów, na bossa nie odnawiają ci paska HP. Dostajesz pasek HP, który zostanie ci po wykonaniu tego ostatniego fragmentu, no nie? Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ostatni boss ma trzy formy, gdzie pasek HP, co między formami, na szczęście się odnawia.
Ale jeśli przegrasz z ostatnim bossem, każdy poziom, tak jak tu mamy 6-2, każdy poziom składa się z kilku podpoziomów. Te podpoziomy się zapisują. To znaczy, jeśli uda ci się przejść jakiś dany podpoziom, no to jeśli stracisz continue, jedno, a nawet wszystkie, jeśli jesteś odpowiednio daleko, to cofa cię tylko do tego podpoziomu. I potem przechodzisz ten podpoziom i walczysz sobie z bossem, no nie? Natomiast tutaj jest inaczej. Jeśli stracisz chociaż jedno continue na bossie, nie wiem czy na tym romie też tak będzie. Jeśli stracisz chociaż jedno continue na bossie, cofa cię do tego miejsca, w którym zaczęliśmy ten poziom, do tej kolumny, gdzie pokonaliśmy ostatniego bossa, więc trzeba zrobić wszystko od nowa, bez możliwości spróbowania jeszcze raz. A co gorsza, jeśli przegrasz pierwszy pojedynek z bossem, to za drugim razem przestają ci się odnawiać paski HP między formami. Jeśli to nie jest zbugowane, tylko takie, tak było zaplanowane, to moim zdaniem to jest masochizm ze strony twórców i nigdy nie powinno tak być. No, głupia jest ta zdolność. No właśnie. Czy ona jest mocna i przydatna, ale... Dobra, jeszcze raz. W każdym razie ten poziom jest trudny, ten poziom będzie mi sprawiał problemy, będę na nim dużo umierał. Tak jak widzicie, ten podpoziom się zaczął, ten poziom, mimo że straciłem wszystkie continue, to nie jesteśmy już na tych żółtych ruinach, tylko jesteśmy z powrotem w tym pałacu, czy jakby tam tego nie nazwać, nie? Dobra. Nie! Dobra, jest git, moi drodzy, jest git. Dobra, także tutaj już nie mam za dużo doświadczenia, będę na pewno umierał. Pamiętam mniej więcej jakieś takie trudne momenty, ale nie pamiętam kompletnie jak sobie z nimi poradzić, więc to też jest... To też będzie na pewno swego rodzaju problemem. Dobra, udało się. Także tutaj już mojego skilla nie zobaczycie, tu będziemy grać już tak jakbym praktycznie nie wiedział co się dzieje, nie? Oczywiście, że pewne rzeczy pamiętam. Ale tylko pewne rzeczy, więc one mi trochę pomogą, ale nie bardzo. Na przykład jest tutaj taki fragment, który jest moim zdaniem oczywistym skamem, o którym wam opowiem. Skoro już skończyłem historię o swojej przeszłości i o jakichś tam czasach grania, to absolutnie możemy się przenieść na takie... O właśnie, ten fragment gry. Tutaj pojawia się nieprawdopodobna ilość wrogów. Zrobię wam pauzę. Bo już opowiedziałem, na czym polega trudność tego poziomu. No i oczywiście to jest ten etap, gdzie jak przeszedłem poprzedniego bossa, zdarzyło mi się to kilka razy w życiu tylko, bo nie znałem tej strategii, więc próbowałem się go nauczyć, a teraz go po prostu zraszowałem. Wtedy nigdy na to nie wpadłem chyba. Ewentualnie może zraz. I wyobraźcie sobie tą euforię. Ja pokonałem tamtego bossa i chcę iść dalej. To jest takie super trudne. Ja muszę to powtarzać. To mnie frustruje. Wszyscy chcą, żebym już skończył grać, bo gram od dobrych kilku godzin, nie? Ja jestem coraz bardziej zdenerwowany. Idzie mi coraz gorzej. Zaczynam się denerwować i tak dalej. No, mistrzostwo świata po prostu. Takie sytuacje może przeżyć tylko 10-latek grający na Pegasusie. Tego już nie przeżyjecie, młodzi. Nie ma szans. Nie przeżyjecie czegoś takiego. Teraz dla was to jest tylko dokończenie meczyków w Fortnite. Tylko że dokończenie meczyków możecie zagrać nowy i też będzie trwał 30 minut. Tutaj się nie dało do tego dojść z powrotem. A ja teraz oczywiście gram bez save state'ów, tak jak obiecuję, więc no nie będę się tu bawił w jakieś oszukaństwa. Dobra, ten fragment. Co jest nie tak z tym fragmentem? Widzicie tą panią, nie? Otóż, ta pani się tam pojawia i jeśli nie masz broni, żeby ją zabić, no to masz przerąbane. I ona się tak będzie spawnować w nieskończoność. Chyba, że to jest coś, co wymyśliłem jako dziecko. Okazuje się, że jeśli odpowiednio się ustawisz, to ona wyjdzie zza planszę i już się nie pojawi po raz kolejny. Tak jakby zginęła. Tylko trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie. Zobaczymy, czy się uda. No. O, widzicie to? To jest metoda, którą wymyślił 10-letni Kordian. Bo naprawdę zrobienie tego w inny sposób. Jeśli nie masz broni, żeby w nią rzucić. Ale
czemu ja tego nie zrobiłem? Jeśli nie masz broni, żeby w nią rzucić, to umierasz. To w ogóle nie ma dwóch zdań, nie? Jedyną opcją, żeby ją zabić, jest posiadanie broni. No chyba, że właśnie ją zbliczujesz. A jeszcze zapominam, że te ptaki przecież... No nie, no przecież... Coś stało? Tak mi się nigdy nie stało. Dobra, muszę puścić ptaka bokiem. Dobra, przeskoczę go raz, przeskoczę go drugi raz i lecimy. Nie! No także, tak się w ogóle kiedyś grało w gry, przynajmniej ja zawsze tak miałem, nie? Że gdzieś tam w różnych sytuacjach wymyślało się jakieś metody, żeby sobie to ułatwić. Te exploity, by się dzisiaj nazwało, nie? Ale kiedyś słowo exploit to w ogóle to było coś obcego. To nie istniało, to nie ma czegoś takiego jak exploit. To był po prostu sposób, żeby sobie poradzić z grą. Teraz się mówi exploit i oszukiwanie. Nie, to jest sposób, żeby sobie poradzić z grą. To w ogóle... O, dobra. Niektórych przeciwników po prostu trzeba przepuścić. To już... Bo oni znikają, to jest najważniejsze, że oni się nie odbijają od ekranu, oni znikają. No przecież ten... Nie, to też nie powinien mnie trafiać. On jest tak perfidnie ustawiony, żeby właśnie wyglądał, jakby miał mnie nie trafić, a mnie trafi, nie? Nice, dobra. Jesteśmy trochę dalej, mam zero continue. Także teraz zginiemy i tak, ale... Ale widzicie to? Po prostu wszystko sprawia, że ja się zbliżam coraz bardziej do niechybnej śmierci, aż w końcu coś dobija ten gwóźdź i umieram. Tak to właśnie wygląda, tak ta gra wygląda. Mam nadzieję, że w razie czego zrespawnuje mnie tu, skoro już tu jestem. Zobaczymy! Proszę! Yeah! Dobra. Uważam, że tamten fragment, który przed chwilą widzieliśmy, był najgorszy z najgorszych. Zobaczymy, czy się nie pomyliłem. No, to jest kręciołek. Właśnie, czy ja dobrze pamiętam, jak to się... Że jakby jeśli wcisnę w dół w powietrzu, tak. To robię zwykły cios. I nie zużywam amunicji. Tak jest. No widzicie? Taka jest zasada. Ale oczywiście z tą bronią na bossa się nie wybieram. Tak jak obiecałem, nie będę używał takich tanich trików, żeby zabić przeciwnika. Mimo, że mógłbym. Znaczy, moja... Jaźń. Moja moralność mi na to pozwala, bo ten przeciwnik jest... Oszukany i tak, więc... O, ja cię sunę, ale mnie dojechali. Dobra, jeszcze raz. Dobra. O! Nice. Najważniejsze tutaj to nie spanikować. W ogóle w tej grze warto jest unikać paniki za wszelką cenę. Bo ona naprawdę jest najgorszym doradcą tutaj. No, biegnij! Tam już jest koniec! Biegnij! Dasz radę! Nice! Wiedziałem, że muszę tam dobiec, bo to już boss. Where are you? Show yourself. No i to jest to, słuchajcie. Ostatni boss. Ostatni boss. Trudny? Jest ciężki bardzo. Znowu sterowane kulki, to zacznijmy od tego. Nie pamiętam zupełnie jak z nim walczyć, więc wszystkiego musimy się nauczyć od zera. I dużo umierać. Biedny tata.
Wake up to chyba nie zadziała na zombiaka, słuchaj. No jak to? No nie masz wyjścia, no come on. Come on, no mówimy tutaj o końcu świata. Są zniszczalne. God damn it. Muszę sprawić, że będę jak najmniejszym celem. Dobra, radę przeskoczyć nad nim teraz. Kulki mnie chyba nie sięgną. Dobra. Okay. Pomiędzy fazami powinno mi się odnowić życie, więc to też robi swoje. Tylko najważniejsze jest to, żeby za dużo go bez sensu nie stracić, nie? Jest! Dobra, pierwsza faza zrobiona. Tak właśnie czułem, że można tak zrobić. Jest git, jest git. Jednak coś w tej pamięci zostało. Oczywiście ta pierwsza faza nie była trudna. Ale teraz się zaczyna problem. Ci, którzy nie wiedzą, znaczy, którzy nie wiedzieli, to przepraszam za spoiler, ale tak, to będą kolejne fazy tego bossa. Właściwie, faktycznie, no teraz przypomniałem, że to nie są kolejne fazy tego samego bossa, tylko po prostu nowe bossy i to jest taki boss rush trochę, nie? No i tak, tak to właśnie wygląda. On będzie rzucał takimi kulkami, one są... Kurde, sterowane. I paradoksalnie to wygląda easy, ale bardzo trudno się ich unika. No właśnie, bo one są szybsze niż ja, nie? I trzeba wymyślić sprytny sposób, żeby ich uniknąć. No i ja do tego tracę za dużo życia w tej walce. W sensie to już nie jest takie wesołe jak było. No właśnie, widzicie ile życia tracę? Za każdy wypełniony błąd. No i wtedy umieram. Ajajaj. No mogłem to wygrać. Mogłem to wygrać, słuchajcie. Ale widzę już jak to robić, tylko problem jest taki, że muszę bardzo podnieść precyzję tego, co widzicie? I teraz pojawiam się już tutaj. I to jest ten błąd, o którym mówiłem. Nie dość, że muszę teraz przejść całą tą odległość, to jeszcze do tego... Już pomijam ten fakt, że muszę przejść całą tą odległość. Nie ma problemu. Naprawdę można... Ta gra jest taka, że można się przyzwyczaić do tego stopnia, że tak dotrzesz, nie? Dasz radę, nie ma problemu. Tylko, że jeśli dobrze pamiętam, to w tym momencie straciłem zdolność do odnawiania sobie HP pomiędzy fazami bossa. A pokonanie całego tego świństwa na jednym pasku, no jest dla mnie, mija się, znaczy w ogóle jest, graniczy z cudem. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeśli tak, to ja w tym momencie... Słuchajcie, ja w tym momencie skończę ten let's play, który sobie tutaj ogrywam. W wolnej chwili, jak będę gdzieś tam nagrywał to dla was w swoim własnym czasie, to po prostu na pełnym skupieniu dotrę do tego miejsca i zrobię sobie, bo ja uważam, że to jest błąd. Bardzo mi przykro. Mógłbym też spróbować przejść to po prostu na jednym posiedzeniu za pierwszym razem, ale ja uważam, że to jest błąd, więc ja dotrę do tego miejsca, zrobię save state'a na początku tego miejsca, w którym powinienem się pojawić i będę tego save state'a wczytywał, jak stracę wszystkie continue. Czyli sprawię, że ten błąd przestanie istnieć po prostu. Jeśli uważacie, że to źle, absolutnie was rozumiem, ja sam trochę się z tym źle czuję, bo jednak to jest wypaczenie tego, jak ta gra wyglądała kiedyś. Natomiast ja nie widzę innej opcji, jeśli mam faktycznie sobie kiedyś poradzić z tym bossem w czasie,
który mam dostępny. Gdzie nie odzyskałem paska HP, to jest problem. O, zawróciły. Tego się nie spodziewałem. No i właśnie. Ja sobie teraz przerąbałem kompletnie save'a, nie? See? To niestety tak wygląda. Także przykro mi, ja zepsułem, będę musiał zrobić całą tą grę jeszcze raz, żeby móc ją doprowadzić do tego stanu, w jakim powinna być, jak walczę z bossem. W sensie, bo nie przyjdzie mi to tak z głowy. Musiałbym sobie wziąć jakąś listę i poprzeglądać te rzeczy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem na bossie. Próbujemy z nim. Udało mi się dojść do tego miejsca tak, jak obiecałem i zapisałem sobie w tym miejscu, w którym obiecałem. Ajajaj, nie, to był zły pomysł. Powinienem czekać, aż tu przyjdzie i po prostu, dobra, okej. Zachowam sobie amunicję, żeby strzelać do jego drugiej formy, a z trzecią nie wiem, co zrobię, bo nawet nie wiem, jak ona wygląda. No, do góry, bo jak cię trafi, to umrzesz. Dobra, git. Mhm. Jeszcze raz. O, dobra, nie dałem rady. Do góry. Nice. Druga forma. I teraz, jako że mam to pierwsze przejście, to powinno mi odnowić życie na drugą formę. Cutscenki już widzieliśmy. Tak, odnowiło mi życie, ale wyzerowało mi amunicję. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Nie dotykać go przede wszystkim. Dotknięcie go boli bardziej. Dobra. Nie wiem, czy da się to wyczuć, ale się staram. O! Dobra. Jest. Hit wszedł. Kurde. Kurde, Moldo. Nie strać głupio żyć, no. Dobrze. No, dobra. Teraz zrobić uniki, bo wyszedłem z rytmu. Już nie czuję rytmu. O, nie. Nie trać HP, proszę. Nie, głupio zrobiłem. Nie powinienem był tak zrobić. Dobra, teraz czy ja jego, czy on mnie? Jest! Druga forma zrobiona. Dobra. Ryu! Kurde, ej, i to zrobiłem w pełni uczciwie. To jest pierwsze przejście, bez wczytywania nic.
Black Moon, okej. Okay. Swoją drogą? A nie, bo to jest... Lunar Eclipse to jest zaćmienie Słońca, tak? Czy zaćmienie Księżyca? Nie, Lunar, zaćmienie Księżyca? Kurczę, mylą mi się te rzeczy. Solar Eclipse to jest zaćmienie Słońca, Lunar Eclipse to jest zaćmienie Księżyca. To jest... okej. Okay. Co to jest? Ja mu nie zadaję obrażeń. O, teraz mogę dobrze korzystać z tego triku, o którym wam mówiłem, że mogę ze strzałką... Oła! Ze strzałką w dół mogę robić więcej hitów. Kurde. Nie jest łatwe. Kordino, nie zepsuj tego. Możesz przejść Ninja Gaiden i to możesz się przejść legitnie. Błagam. Błagam. Skup się, skup się. Trzymaj ten poziom skupienia. Słyszę, że go masz. Tuk! Jest! Czy to już koniec? O, nie wierzę. Jaka fajna muzyczka, aż mam ciary na całym ciele. God damn. No nawet nie mogę nic powiedzieć, nie? Ja się boję, że to zaraz będzie jeszcze jeden jakiś boss i się przestraszę. I jeszcze przegram. Całe dzieciństwo, nigdy nie udało mi się przejść tego ostatniego bossa. Tej ostatniej formy nawet nigdy nie widziałem. I po dzisiejszym zagraniu byłem przekonany, że będę musiał trochę oszukać i jednak wczytywać tę grę z tego miejsca, w którym ona jakby powinna działać, a się psuła, nie? Przez tego buga. A tymczasem zrobiłem to na jednym przejściu i to jest takie w pełni legitne. Co? Jak to kill? Co? No jak to? Chyba o ciebie chodzi, nie? No dokładnie. Kurde, jakie love story. Ona nawet zdradziła swoich przełożonych. Ja naprawdę mam nadzieję, że to... że widzę, że to się nagrywa, to się naprawdę nagrywa. Thank you.
Dobra, już się w miarę pozbierałem w sobie. Ja wiem, że to tylko przejście głupiej gierki, ale, ale to jest zupełnie co innego, jak pamiętam to właśnie... jak pamiętam tę grę jako coś, jako taka niezdobyta góra, nie? Jakbym kiedyś próbował wejść na jakiś szczyt i musiał w pewnym momencie się poddać, bo skręciłem kostkę albo coś, nie? I bardzo długo potem nie wracałem, nie przez traumę, ale po prostu się nie zdarzyło. I wróciłem i wyszło. Niesamowite to jest, naprawdę. Proszę bardzo, macie Ninja Gaiden, pierwsza część, gra dla mnie najlepsza, a zarazem najgorsze wspomnienie mojego dziecięcego grania, bo zawsze, tak jak wspomniałem, taka niezdobyta twierdza, niezdobyta góra, którą dzisiaj udało się pokonać, udało się ją pokonać zaskakująco, w dobrym stylu, no to za drugim razem, bo za drugim razem, ale w dobrym stylu, już jak sobie przypomniałem, jak się gra, jestem z tego mega zadowolony. Dla mnie to jest pamiątka. Zostawię to sobie na pewno na YouTubie. Część z Was pewnie na YouTubie to obejrzy. I wszystkim, którzy obejrzeli, dziękuję. Miło Was było widzieć. A Tobie, Emkowski, który oglądasz to teraz na streamie, dzięki bardzo, że mi towarzyszyłeś. I jeszcze podbijałeś ten hype swoją obecnością i tekstami na czacie. No. Widzimy się przy okazji części drugiej, którą na pewno dla Was nagram. Nie wiem, czy będzie to robione na streamie, ale na pewno się pojawi i na pewno będę chciał, żebyście mogli ją zobaczyć w moim wykonaniu. Do następnego.